No przyznam szczerze, że samą siebie zaskakuję. No 7,96 nie myślałam, że tyle pobiegnę i jestem w stanie pobiec w tym sezonie halowym. To tym bardziej cieszy. No w każdym biegu praktycznie poprawiony rekord życiowy, więc cieszę się, że ta stabilizacja jest, że po raz drugi udało mi się pobiec poniżej 8 sekund, więc myślę, że to jest taka największa satysfakcja i taka nagroda, w sensie, że jest stabilizacja i że to naprawdę fajnie wygląda. Ciężko powiedzieć, w sensie byłam bardzo skoncentrowana na swoim torze, na swoim biegu. Czułam, że dochodzę, że Pia pierwsza wystartowała i praktycznie do trzeciego płotka myślę, że ją goniłam. I takim przełomowym było to, że czwarty, piąty już wiedziałam, że ją doganiam i że to wygram. Już to po prostu czułam, że tam minimalnie gdzieś tam szybciej weszłam tym barkiem i udało się wyrwać ten złoty medal. Więc naprawdę ten złoty medal bardzo cieszy, bo ostatnim razem zdobyłam go w 2017 roku, więc trochę lat temu, więc on naprawdę dzisiaj smakuje bardzo, bardzo dobrze. Tak naprawdę teraz myślę o odpoczynku, ale nie, tak na serio to myślę o tym, żeby po prostu, żeby każdy bieg był dobrze wykonany. I chcę się skupić po prostu na dobrych biegach. A co tak naprawdę przyniesie wynik, czy będzie finał, czy będzie medal, to się okaże.